Angela Sommer Bodenburg. Wampirek. Coś siedzi na oknie. W sobotę wieczorem rodzice Antosia zwykle wychodzili z domu. Dokąd dzisiaj idziecie? Zapytał chłopiec po południu, kiedy mama kręciła włosy w łazience. Och, najpierw pójdziemy coś zjeść, a potem może potańczyć. Jak to może? Zdziwił się Antoś. Nie wiemy jeszcze na pewno, odpowiedziała mama. A czemu pytasz? Och, nieważne, mruknął Antek. Wolał się nie przyznawać, że o jedenastej chce obejrzeć kryminał w telewizji. Ale mama nabrała już podejrzeń. Antosiu, odwróciła się, żeby spojrzeć mu prosto w oczy. Nie chcesz chyba oglądać telewizji po nocy? Oj, mamo! Zawołał Antek. Co też ci przychodzi do głowy? Na szczęście mama znowu zaczęła kręcić włosy i nie mogła już zobaczyć, jak jej syn się zaczerwienił. Może pójdziemy do kina? Powiedziała. W każdym razie nie wrócimy przed północą. Przyszedł wieczór i Antoś został sam. Siedział w piżamie na łóżku z kołdrą podciągniętą pod brodę i czytał całą prawdę o Frankensteinie. Akcja książki rozgrywała się na jarmarku. Mężczyzna w rozwianym czarnym płaszczu wkroczył właśnie na estradę, żeby zapowiedzieć pojawienie się potwora. W tym momencie zadzwonił budzik. Antoś podniósł głowę znad książki, zły, że coś mu przeszkadza. – Och, zaraz jedenasta, najwyższy czas włączyć telewizor. Wyskoczył z łóżka i nacisnął klawisz odbiornika. Potem zawinął się znowu w kołdrę, i czekał na pojawienie się obrazu. Ale w programie były jeszcze wiadomości sportowe. W pokoju panował przyjemny, trochę niesamowity mrok. King Kong na plakacie wiszącym na ścianie wykrzywił się w straszliwym grymasie, który pasował do nastroju Antosia. Czuł się dziki i swobodny, jak rozbitek, który jako jedyny przeżył katastrofę statku i został wyrzucony na wyspę na morzach południowych, zamieszkaną przez kanibali. Łóżko było jaskinią miękką i ciepłą. Jeśli miałby ochotę, mógłby się w niej ukryć i stać się niewidzialny. Przed wejściem do jaskini leżała góra prowiantu, brakowało tylko wody ognistej. Antoś pomyślał tęsknie o soku jabłkowym w lodówce, do której prowadziła długa droga przez ciemny korytarz. Czy powinien popłynąć z powrotem na statek? Wśród krwiożerczych rekinów, które tylko czyhały na ofiarę? Brrr! Ale czyż rozbitkowie nie umierają dużo częściej z pragnienia niż z głodu? Ruszył w drogę. Nienawidził korytarza z wiecznie popsutą lampą, której nikt nie naprawiał. Nie cierpiał płaszczy na wieszaku dyndających jak wisielcy. A teraz strach go ogarniał nawet przed wypchanym zającem w pracowni mamy, chociaż tak lubił straszyć nim inne dzieci. Wreszcie dotarł do kuchni. Wyjął sok jabłkowy z lodówki i ukroił sobie gruby plaster żółtego sera, nasłuchując przy tym, czy w telewizji nie zaczyna się kryminał. Usłyszał kobiecy głos. Pewnie to spikerka zapowiada początek filmu. Wziął butelkę z sokiem pod pachę i popędził do pokoju. Ale daleko nie dotarł, bo już w korytarzu spostrzegł, że coś jest nie tak. Zatrzymał się i zaczął nasłuchiwać. Nagle zrozumiał, co to było. Nie słyszał już odgłosów telewizora. Mogło to znaczyć tylko jedno. Ktoś zakradł się do pokoju i wyłączył telewizor. Serce podskoczyło mu w piersi i zaczęło łomotać, jak szalone. Coś go załaskotało w brzuchu, w gardle poczuł twardą kluchę. Przed oczami pojawiły mu się straszne obrazy. Mężczyźni w pończochach, na twarzy, z nożami i pistoletami w rękach, którzy zakradają się nocą do pustych mieszkań, żeby je obrabować i mordują wszystkich, kto tylko im stanie na drodze. Przypomniało mu się, że okno w pokoju jest otwarte, więc włamywacz mógł dostać się do mieszkania przez balkon sąsiadów. Nagle rozległ się huk. Butelka z sokiem wypadła antkowi z ręki i potoczyła się pod drzwi pokoju. Strzymał oddech i czekał. Ale nic się nie stało. Czyżby wyobraził sobie całą tę historię z włamaniem? Ale w takim razie dlaczego nie gra telewizor? Chłopiec podniósł butelkę i ostrożnie otworzył drzwi swojego pokoju. Poczuł dziwny zapach zaduchu i stęchlizny. Jak w piwnicy. A jeszcze do tego, jakby się coś przypaliło. Czy to sprawka telewizora? Szybko wyciągnął wtyczkę z kontaktu. Może przepalił się kabel. Od strony okna dobiegł go dziwny trzask. Antkowi wydało się, że na tle oświetlonej księżycem szyby widzi jakiś cień za zasłoną. Powolutku na miękkich nogach. Przysunął się bliżej. Dziwny zapach był coraz mocniejszy, zupełnie jakby ktoś wypalił całe pudełko zapałek. Trzeszczało też coraz głośniej. Nagle Antoś stanął jak wryty. Na parapecie, na tle powiewającej w przeciągu firanki coś siedziało i wpatrywało się w niego. Wyglądało tak strasznie, że Antoś o mało nie padł trupem. W białej jak kreda twarzy błyszczały dwa małe, przekrwione oczka. Zmierzwione włosy opadały długimi kosmykami aż na poplamioną, czarną pelerynę. Miało wielkie, czerwone jak krew usta, które zamykały się i otwierały, kłapiąc przy tym okropnie bielutkimi zębami, ostrymi jak sztylety. Antosiowi włosy stanęły dęba, a serce prawie przestało bić. To coś na oknie było gorsze niż King Kong, okropniejsze niż Frankenstein i Drakula. Nic straszniejszego dotąd nie widział. Temu czemuś sprawiało najwidoczniej przyjemność, że Antoś tak się go boi, bo wykrzywiło ogromne usta w paskudnym uśmiechu, przy czym odsłoniło ostre jak igły wystające kły. — Wampir! — wrzasnął Antek. — A to coś? Odpowiedziało głosem, wydobywającym się chyba ze środka ziemi. Owszem, wampir! Zeskoczyło z parapetu i, stając przed chłopcem, zapytało: Boisz się? Antoś nie mógł wykrztusić ani słowa. Masz niezłego stracha! Zupełnie niepotrzebnie. Wampir mierzył go dzikim wzrokiem. A gdzie są twoi rodzice? Chi nie — wyjąkał Antoś. — No, no, a twój ojciec jest zdrowy? Ma dobrą krew? — Wampir zachichotał i Antoś zobaczył jego kły, błyszczące w świetle księżyca. — Chyba wiesz, że karmimy się krwią? — Ja, ja mam bardzo złą krew — szeptał Antek. Muszę stale łykać ta tabletki. O, biedaku! Wampir zbliżył się o krok. Czy to prawda? Tylko mnie nie dotykaj! wrzasnął chłopiec, próbując się odsunąć. Potknął się o torebkę z żelkami leżącą przy łóżku i cukierki potoczyły się po dywanie. Wampir wybuchnął gromkim śmiechem, który zabrzmiał jak odgłos toczącego się grzmotu. Popatrz, popatrz żelki! zawołał dużo łagodniej. Jak fajnie! Wziął jednego cukierka do ręki. Kiedyś też takie dostawałem! mruknął. Od babci! Wziął jedną żelkę do ust i żył przez chwilę. Nagle wypluł ją dużym łukiem i zaczął okropnie dławić się i kaszleć, przeklinając przy tym, na czym świat stoi. Antoś skorzystał z okazji i ukrył się za biurkiem. Ale wampir, osłabiony napadem kaszlu, padł na łóżko i przez chwilę w ogóle się nie ruszał. W końcu wyciągnął z pod peleryny wielką chustę poplamioną krwią i długo i starannie wycierał nos. Tylko mnie zdarzają się takie rzeczy, wyjęczał. A mama mnie przecież ostrzegała. Przed czym ostrzegała? Zapytał Antoś z ciekawością. Za biurkiem poczuł się dużo pewniej. Wampir rzucił mu wściekłe spojrzenie. Wampiry mają bardzo delikatny żołądek, ty głuptasie. Słodycze, to dla nas trucizna. Antosiowi zrobiło się go żal. A sok jabłkowy ci nie szkodzi? Chcesz mnie otruć? ryknął wampir przeraźliwie. Przepraszam powiedział Antek nieśmiało. Tak sobie tylko pomyślałem. No, już dobrze. Najwidoczniej wampir nie wziął mu tego za złe. Właściwie jest całkiem miłym wampirem, pomyślał Antek, chociaż tak okropnie wygląda. Wyobrażał sobie, że wampiry są o wiele straszniejsze.